Zapraszam na przegląd ze sklepu Sinsay. Tutaj na dzień dobry macie płaszcze. Płaszcze w cenie prawie 160 zł. Jeżeli chodzi o materiał, jest to sztuczny materiał, 100% poliester. Tak prezentuje się ten płaszcz, dość długi, jak widzicie. Dwa rzędy guzików, po bokach kieszenie. Tutaj na dole takie rozcięcie, jeszcze fabrycznie zszyte. I był również w kolorze takiego zgaszonego różu. Też ładnie się prezentował. Tutaj taki kardigan, narzutka w cenie prawie 70 zł. Taki delikatny materiał. Też bardzo ładnie wyglądał ten kardigan. Estetycznie bardzo wykonany. Dalej taki sweterek półgolf w kolorze beżowym. Tutaj dodatkowo były takie złote guziki ozdobne. Materiał też całkiem przyjemny i oprócz tego koloru beżowego były jeszcze te takie półgolfy w kolorze czarnym. Tutaj widzicie z prawej strony właśnie w kolorze czarnym. Tutaj wyżej też jakaś taka bluzka jakby z dłuższym rękawem w cenie 40 zł. Taki materiał, oczywiście sztuczny. Tutaj z tej strony sweterek zapinany na guziki w cenie prawie 46 zł. Ten mi akurat się podobał, dość były takie szerokie rękawy. Bardzo ładny kolor na żywo. Tutaj akurat może kamera tego nie oddaje. I czerwone guziki. Idąc dalej, były jeszcze inne płaszcze. Ten w takim kolorze kamelowym. Też on miał pasek, wiązany był w talii. Kwota prawie 130 zł. Zapinany na dwa guziki. W ten sposób prezentuje się z tyłu. Jak widzicie, pasek. Ten już troszeczkę krótszy płaszczyk. I zaraz Wam tutaj pokażę obok ten w takim jaśniejszym kolorze. On był też wykonany z poliestru, ale muszę Wam przyznać, że ten materiał wyglądał na lepszy gatunkowo. Również ta sama cena 130 zł. Tak prezentuje się ten materiał. Ten już płaszczyk wyglądał na troszeczkę droższy, właśnie jeżeli chodzi o strukturę tego materiału, z którego został wykonany. W ten sposób prezentuje się w całości, taki bardzo elegancki. I oczywiście z tyłu też ma pasek. Następnie mogę Wam polecić takie zwykłe koszulki na ramionczka w kolorze białym, jakby ktoś szukał, bawełniane oczywiście. Jak widzicie, do rozmiaru XL i cena to jest prawie 10 zł. Więc zwykła biała bluzka na ramionczka. Tutaj jeżeli chodzi o takie płaszczyki przejściowe, był taki w kolorze czarnym, cena to prawie 90 zł z takim workiem do zapakowania tego płaszcza. Cienki materiał, z tyłu macie kaptur. W ten sposób prezentuje się ten płaszczyk. Oczywiście to on jest w kolorze czarnym. Dalej już takie kurteczki, trochę jakby grubsze, krótkie, w stylu takich bomberek. To jest taki jasny beż. Tak wygląda ta kurtka. Tutaj obok w kolorze różowym. Również ta sama cena i oczywiście jeszcze były w kolorze
czarnym. Ta kurtka jest w takim odcieniu jakby złota. Tutaj akurat kamera bardzo słabo oddaje prawdziwy kolor tej kurtki. Jak widzicie, z przodu ma dwie kieszenie, również taka pseudo grubsza, taka niby puchowa. Tutaj ma takie ściągacze przy kołnierzu. I też w ten sam sposób zakończone rękawy. Tutaj był jeszcze jakiś płaszczyk taki czarny. Ale to też, szczerze mówiąc, nic specjalnego. I tu jest ta kurtka, o której wcześniej mówiłam, w kolorze czarnym. Rzuciły mi się w oko również takie spodnie. Spodnie takie jakby cygaretki, wykonane ze sztucznego materiału, tutaj z dodatkowym paskiem. Z tym, że Wam powiem, że to nie są do końca spodnie, tylko bardziej leggingsy, bo to one nie mają żadnego suwaka, tak więc trzeba je wciągnąć na tyłek. Te spodnie były również dość ładnie wykonane. Materiał też całkiem przyjemny w dotyku. I tutaj macie taką sukienkę bawełnianą, 100% bawełna. Sukienka z takim golfem w kolorze, tu jak widzicie, jasnego beżu, ale był również dostępny w czarnym kolorze. Na jesień w sam raz, do jakichś grubszych rajstop. I również była bardzo ładnie wykonana. Dalej taki sweterek zapinany na guziki. Tutaj jak widzicie, cena 50 zł prawie. Też bardzo miły w dotyku. Oczywiście to wykonanie to jest akryl. Tak on się prezentuje. Teraz Wam to pokażę z tyłu. Jedyne, co mi się nie podobało w tym sweterku, to guziki, tak one się prezentują. Tak więc to tyle na dzisiaj, dziękuję i pa pa!